zacząłem jeździć na rowerze. W wieku 12 lat zacząłem jeździć bardziej wyczynowo. Był też jeszcze rower marketowy, ale już skakałem pierwsze, mniejsze łopy. W wieku 13 lat zużyłem samodzielnie mój pierwszy wyczynowy rower, na którym jeżdżę do dzisiaj. We wrześniu pojadę na swoje pierwsze zawody, pojadę innym rowerem niż teraz mam, ponieważ kupuję nowy, pełni amortyzowany, będzie on bardziej przystosowany do takiego typu jazdy. Jeżdżę na rowerze, ponieważ w naszej miejscowości nie ma co robić. Jeżdżę na rowerze, ponieważ zainspirowały mnie filmiki w internecie. Teraz zaczynamy z kolegami jeździć na inne miejscówki niż w naszej miejscowości, ponieważ dużo ludzi z Chybia denerwuje się, że jedziemy po parku, po różnych miejscach, w centrum. Nawet parę razy zdarzyło się tak, że ktoś wezwał policję. Policja nas zbytnio nic nie powiedziała, powiedziała tylko, że dobrze, że jedziemy w kaskach, nawet nas zbytnio nie okarali. Przyszło ci dalej siedzieć na rowerze, dalej się rozwijać w tym kierunku, jeździć na bardziej profesjonalne zawody. Siema, jestem Rudy i chciałbym wam powiedzieć o tym, jakie dyscypliny uprawiam. Są to freeride i downhill. W downhill chodzi o to, że trzeba zjechać jak najszybciej z góry, a we freeride, że trzeba skakać hopeczki i inne takie ciężkie, jakby to nazwać, no nie wiem, hopy. O. W Chybiu, jeśli chodzi o jazdę po mieście, wyglądało to tak, że na ogół ludzie mieli do nas problemy za to, że niby przeszkadzamy im w życiu. Niektórzy ludzie reagują dobrze na to, co robimy. Niektórzy ludzie negatywnie. Zdarzyło się tak nawet, że ktoś zadzwonił na policję. Na przykład był taki pan, który szczególnie nas nie lubił i potrafił zadzwonić 3 razy dziennie na policję tylko po to, żebyśmy przestali tam jeździć, ale i tak tam jeździliśmy. Jeśli chodzi o miejsca takie przystosowane do jazdy, to w sumie tu, gdzie mieszkamy, jest bardzo dobrym miejscem, ponieważ mamy do takich popularnych tras typu Stożek, Palenica bardzo blisko. Bikeparki polegają na tym, że jest wyznaczonych różnych na przykład 5 tras i trzeba przejechać od punktu A do punktu B, najlepiej w jak najszybszym czasie. Jeśli chodzi o wyjazdy do takie miejsca, to czasami może być ciężko, ponieważ trzeba jechać pociągiem, nie da się tam dojechać samemu na rowerze. W sensie da się, ale to by trwało kilka godzin. W naszej gminie jest jedno takie miejsce, które sami wybudowaliśmy. No to mamy nasze miejscowe trasy zwane DBT. I w sumie tam też dość często jeździliśmy. Pewnego razu przyjechaliśmy właśnie tam, zobaczyliśmy, że są jakieś małe hopki. No i z każdym takim tygodniem przyjeżdżaliśmy tam co tydzień. Łopaty braliśmy z domu, kopaliśmy, powiększaliśmy to po prostu. I z takiej małej metrowej hopki dzisiaj powstała na przykład 7-metrowa hopka. Przy połowie akcji to najczęściej jak jeździłem po Chybiu i ludzie z mojej na policję. Za bardzo nie robimy nic takiego złego, że ta policja ma przyjeżdżać, bo na przykład jedziemy po schodach, patrzymy pierwsze, czy ktoś nie idzie. Bo jak ktoś idzie, to po prostu nie zjeżdżamy, a ludzie się czepiają po prostu, że po prostu zjeżdżamy po pustych schodach, gdzie nikogo nie ma. W sumie policja nigdy nie miała do nas takich większych problemów. Skończyło się tam na upomnieniu i innych takich. Myślę, że jeśli chodzi o przyjeżdżanie na miejsce policji, to jest to tylko dlatego, że ludzie ich zwają, ponieważ nie lubią, gdy robimy takie rzeczy wokół ich domu. A gdyby ich nie zostali wezwani, nie musieliby przyjeżdżać, według mnie. Mój pierwszy rower złożyłem 1,5 roku temu własnymi rękami. Następnie rok później kupiłem właśnie ten rower, który teraz mam. Na rowerze tak bardziej poważnie jeżdżę od 4 lat. Od 2 lat dopiero jeżdżę na takim dość poważniejszym jeszcze bardziej rowerze. Już pierwsze hopy skakałem w wieku 12 lat, 11. 2 miesiące temu dopiero kupiłem rower downhillowy. Dopiero w życiu 2 razy byłem na zawodach. Do takiej jazdy na rowerze zainspirowały mnie filmy w internecie. Taki pierwszy, poważniejszy rower kupiłem 2 lata temu. Tym rowerem właśnie uczestniczę w różnych zawodach. W naszej okolicy jest około 10 osób, które tak jeżdżą na rowerze. 3 osoby, które tak bardziej poważnie jeżdżą na rowerze. Dzisiaj byłem z nimi właśnie na zawodach. Zawsze jeździmy na różne bikeparki. Najczęściej właśnie jeździmy z kolegami po naszej miejscowości. Zbieramy ekipę, na przykład 10-15-osobową. Niektórzy bardziej doświadczeni, niektórzy mniej, ale jeździmy, skaczemy. W naszej gminie nie ma takiego miejsca specjalnego, przeznaczonego do nas, gdzie możemy pojeździć, więc dlatego jeździmy po parku, po schodach. Gdybym nie jeździł właśnie na rowerze, sam nie wiem, co bym teraz robił, bo jest to moje jedyne hobby, jedyne zainteresowanie. Po prostu nie mam innego zainteresowania niż rowery.
Godzina 8.30, jesteśmy u mnie w domu. Musimy wymienić rękę, bo wczoraj na treningach oczywiście musiałem rozwalić. No to jest nieuniknione, że nie rozwalimy tej dętki, więc teraz będziemy ją zakładać. Zawody downhillowe polegają na tym, żeby jak najszybciej przejechać od punktu A do punktu B z jak najlepszym wynikiem. Takie zawody właśnie polegają na tym, że stoi jedna osoba na starcie, jedna na mecie. Mają krótkofalówki i po prostu jedna osoba rusza, mierzy czas i przyjedzie do mety, kończy się czas i co 40 sekund każda osoba jedzie właśnie. Jedna osoba wystartuje, dojedzie do mety, odliczają 40 sekund i kolejna właśnie osoba jedzie. Właśnie dzisiaj odbyły się zawody w Brennej, które ukończyłem z czasem 1:49. Nie za bardzo mnie zadowala ten wynik, czas, ponieważ straciłem panowanie na jednym zakręcie. Straciłem na tym około 5 sekund, myślałem, że będzie lepiej, no ale i tak jak na drugie zawody w życiu jestem dość zadowolony z tego wyniku. Taka dyscyplina jest bardzo niebezpieczna, za każdym praktycznie wyjazdem dostaję jakieś kontuzji. Dzisiaj na przykład odarłem sobie bardzo dość mocno nogę, można powiedzieć, że rozciąłem. Jeśli chodzi o zawody, to jest to dość obszerny temat, ponieważ jest ich bardzo dużo, a jest tylko kilka takich, na które ja mogę uczęszczać, ponieważ większość jest od lat 15, a ja mam 13. Ta dyscyplina jest bardzo droga, ponieważ za każdym gdzieś wyjazdem cały czas coś się zepsuje w rowerze. Oczywiście zdarzają się właśnie wypadki, przy których mi się coś może stać, rowerowi też się coś może stać. Praktycznie co rok, co dwa należy też zrobić taki serwis, który też trzeba włożyć pewne pieniądze. To nie są to małe pieniądze. Dzisiaj na zawodach zdarzyło się nawet tak, że jeden pan musiał polecieć do szpitala nawet helikopterem, bo był w takim ciężkim stanie, stracił przytomność na pewnym odcinku trasy. Praktycznie z każdym wyjazdem poznaję co najmniej jedną osobę, dzisiaj też poznałem jedną osobę. Tak właśnie się rozwija nasza ekipa. W przyszłości zamierzam cały czas jeździć rowerem, zdobywać nowe osiągnięcia. Chcę także otworzyć swój sklep lub serwis. W sumie jakbym miał jakieś lepsze osiągnięcia, to bym się starał wiązać z tym przyszłość, ale że w sumie nie jestem jakiś najlepszy, to po prostu będę sobie jeździł, aż mi się znudzi.